Okej, kolejny filmik. Jak wiadomo, jak się nudzi, to się nagrywa. A dzisiaj chciałem sprawdzić, w ogóle to jest totalny spontan, jak mi wyjdzie podłączenie takiej kamerki. Rozebrałem tutaj od Microsoftu. Ona ma maksymalnie jakość chyba w 720p. Czy da rady w ogóle podłączyć pod taki okular od mikroskopu? I jaki będzie obraz po podłączeniu właśnie takiej kamerki do OBS-a? Zresztą, jak już to jakoś połączę, to przełączę się w OBS-ie na obraz z tej kamerki i zobaczymy, czy da się jakoś fajnie powiększyć ten obraz, żeby, nie wiem, sprawdzić, jak wyglądają elementy pod mikroskopem. Co do mikroskopu, jest to mikroskop kupiony na AliExpress, a o Mekie kupiłem go za 160 zł z takimi okularami właśnie 10 razy, czyli powiększenie 20 razy i jeszcze dodatkowo dwa okulary razy 20, czyli razy 40 powiększenie. I powiem wam, że porównując ten mikroskop do mikroskopu, który kiedyś kupiłem, taki cyfrowy G600 bodajże, co ma znany na polskim kanale Forest, to ten mikroskop po prostu rozwala na części pierwsze takie ten cyfrowy mikroskop G600. Oczywiście są o wiele lepsze cyfrowe mikroskopy, które mają obraz już jak żyleta, nie? Ale za tą cenę, gdybym miał wybierać cyfrowy czy analogowy, to ten analog wygrywa po prostu bezkonkurencyjnie. Po prostu, jak się patrzymy na elementy na takiej płytce, wszystko mamy na żywo, żadnego lagu, w 3D, bo dosłownie widzimy, jak cyna się topi pod naszymi rękoma. Okej, dobra. Działam, żeby tutaj nie przedłużać tego czasu. Co zrobię? Najpierw spróbuję wyjąć tego okulara jednego. Jakoś połączę to taśmą czarną. Nawet to ładnie wygląda. Wręcz profesjonalnie, że tak się wyrażę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ja sobie tutaj taśmę trochę urwę. Ta taśma jest dosyć mocna, także nie chciałbym zbytnio to jakoś. Co najważniejsze, musi być to równo. Dobra. Jest. No naprawdę, super to jest ładnie połączone. No i będzie pasowało elegancko. Pasuje nawet. Pięknie pasuje. No oczywiście taki mikroskop za 150 zł nie ma trzeciego jakby okularu, żeby włożyć sobie kamerkę, bo gdyby to było, to by było już w ogóle całkiem wypas. I teraz co robię? Podłączam kamerkę pod USB-ka do laptopa. Ok, podłączona. Ja sobie tutaj w OBS-ie już ustawię ją. Microsoft Live Cam. Microsoft Live Cam. Tak, to jest to. I teraz powiem wam taką sprawę, że jeżeli chodzi o zoom. Dobra, ja może się inaczej zrobię. Przełączę się teraz na widok z tej kamerki, która już jest tutaj podłączona pod ten mikroskop i będę mówił, omawiał wszystko po kolei. Dobra, jest. Jak widzicie, obraz jest troszeczkę do bani. Wręcz bym powiedział,
totalnie do bani, ale zobaczmy jak podłożymy płytkę. Podłożymy płytkę. Spróbujmy sobie ustawić fokus na jakimś elemencie. Ok, pobawiłem się z tą kamerką. W ogóle wywaliłem z nad matrycy taką oto tulejeczkę, gdzie był nałożony filtr, takie szkiełko różowe. To całkowicie wywaliłem. Została tylko sama goła matryca, która jest podłączona do mikroskopu, ale bez założonego okularu, bo z założonym okularem jest totalna lipa. Bez założonego okularu, czyli bezpośrednio mikroskop, do mikroskopu kamerka jest przymocowana, tak jak widać. Jeszcze dodam tylko taką małą informację, że taką końcóweczkę na eBayu przerobioną do kamerki właśnie Microsoftu można kupić za ileś tam dolarów i wtedy można podłączyć to fajnie pod mikroskop. I teraz się przełączę na ekran spod tego, co jest tutaj podłączone. Zobaczycie, jak to wygląda i powiecie, czy było warto coś takiego robić w ogóle. Powiększenie mamy bardzo duże, że tak powiem. Bardzo duże. Jakość jest, powiedzmy, uzależniona od tej kamerki, która jest podłączona, bo teraz wszystko to idzie bezpośrednio do mikroskopu. Więc tak to wygląda i teraz się pobawię troszeczkę tą płytką. Z moim zdaniem za duże powiększenie, a za duże. I jest jeden taki motyw, że jak nie ma tego szkiełka, jakby takiej polaryzacji czy czegoś tam, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. Są strasznie kolory, jakby przetegowane. Chociaż powiem wam, że po nałożeniu jeszcze dodatkowej tej szybki, co jest w tej kamerce, jakby nad soczewką całą, te kolory się poprawiają, ale widać, że jest taki jakby niebieski wprowadzony kolor. No nie powiem. Powiększenie jest gigantyczne. Daje to do myślenia, bo gdyby podłączyć jakąś taką kamerkę Full HD 60 fpsów, która obsługuje przez USB-ka z jakimś fajnym zoomem, który ma regulację ręczną, można uzyskać ciekawe efekty, nie powiem. Dobra, kondensator fajnie widać, ja bym pokazał, chciał pokazać jakiś układ, którego pewnie nie zmieszczę w kadrze, bo to jest duże powiększenie. O, tutaj mamy też jakiś. Kondensator. Trochę ciężko w ogóle jest trafić w element.
Mam i tak odwrócony obraz. Teraz reguluję wszystko mikroskopem. Generalnie nie wiem, jak ten obraz będzie wyglądał, jak sobie to już rzucę na YouTube'a i na dużym ekranie będę oglądał. 55 cali, 4K telewizorze. Jaka jakość tego będzie? Bo to wszystko wychodzi na telewizorze z 4K i 55 calach. Wtedy widać właśnie, jaka jest rozdzielczość filmiku. Odległość, jaka jest od płytki, a od mikroskopu przy takim powiększeniu. No nie wiem, jaki jest, jakieś około, nie wiem, 10 centymetrów może. No ale daje do myślenia. Widzieliście filmiki na pewno. Niektórzy z was na AliExpress tych mikroskopów pod HDMI. Pod HDMI oczywiście jest super sprawa, bo nie ma opóźnień niż po takiej kamerce pod USB-ka. Tu akurat mamy złącze od. Od anteny GSM. Jak widać, można to sporo powiększyć. Ten mikroskop generalnie Aomeki nie jest taki zły za tą kasę. Dla początkujących elektroników, jeszcze jakby go porządnie zmodyfikować, tak z jakąś porządną kamerką, żeby można sobie podłączyć właśnie pod jakiś monitor, tak jak ja teraz się bawię. Oczywiście musto. Sześćdziesiąt fipsów kamerka. Nie było tak źle z tego, co widzę. Jakieś oświetlenie fajne zrobić, żeby było to wszystko fajnie widać. Teraz macie obraz z tej kamerki Microsoftu. I powiem wam, że jest nawet fajnie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak duże powiększenie. Jedynie czego teraz mi tutaj brakuje, to ustawienia ostrości przez kamerkę, której nie ma po wymontowaniu tego całego obiektywu, bo jest goła matryca. Ale można coś modzić. Na pewno można coś modzić fajnego z tym mikroskopem. 150 zł, czy tam 160. I jeszcze tak jakby dopasować super jakąś fajną kamerkę do tego mikroskopu, żeby był obraz na całym ekranie tak jak teraz w 60 klatkach. O. Nie trzeba pływać tych mikroskopów, którzy sprzedają Chińczycy. To powiększenie jest naprawdę gigantyczne.
Tak, jeden ten kondensator, który jest taki maciupęki, że kurczę po prostu. Ledwo go co widać na płycie. Tu powiększenie mamy prawie na cały ekran. Tylko nie jest to. No, tak to wygląda. Ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe. Jeszcze wrzucę płytkę od tego miernika i tam są te diody takie. Zobaczymy, jak ta dioda będzie mocno powiększona. Spróbuję w ogóle jakoś ją. O jest. Znaleźć. O Boże. To jest tak gigantyczne powiększenie, że się w kadrze nie mieści w ogóle. No, aż się w kadrze nie mieści. Trzeba było pewnie modlić jakimiś soczewkami, żeby trochę ta odległość była. Większa. Generalnie daje dużo, bardzo dużo do myślenia. I ciągle patrzę się w monitor, żeby tą ostrość łapać. Ja pierdzielę. Spore powiększenie. Już litery widać, jak są drukowane. Wow. Nieźle. Co my tu mamy? Jakiś element. Nie, to jest za duże powiększenie, żeby się bawić jakieś takie. Tu mamy rezystor. Proszę, rezystor. Gdzie on jest naprawdę mały, a się w ogóle w kadrze nie mieści. Dobra. Daję do myślenia. Na pewno można zmodyfikować tak taki mikroskop, żeby był fajną zabawką do lutowania. Tylko musi być odpowiednia kamera, która obsługuje minimum 60 fipsów, to bez dwóch zdań. Ja na tym kończę nagrywanie. Jeszcze może sobie zobaczę na eBaya, ile kosztuje ta cała soczewka do tej kamerki, ta zmodowana. Może zamówię, jeżeli nie będzie zbytnio droga. Kończę. Na razie.